Jestem trochę zażenowany, co gorsze, jestem zażenowany sam sobą. Wymyśliłem ten program po to, żeby opowiadać o jakichś interesujących zjawiskach, w jakiś sposób je podsumowywać, a skończyło się tak, że robię program o tym, że Violetta Kołek, zwana Kołakowską, jest wariatką. Coś w moim życiu i w waszym życiu, skoro to oglądacie, poszło nie tak. Zmarł Krzysztof Krawczyk. Największy, absolutna legenda. Ale od żegnania legend są inni ludzie i inne programy. Ja jestem od czego innego. Mianowicie do tej śmierci, jakże smutnej informacji, oczywiście musiała dołączyć pani Kołek ze swoimi wysrywami i ogłosiła, że wbrew wiedzy rodziny, która twierdzi, że Krzysztof Krawczyk nie umarł wcale na COVID, stwierdziła, że zabiła go szczepionka i w ogóle zabije ta szczepionka wszystkich innych ludzi, którzy ją przyjmą, a przynajmniej wielu z nich, bo ci ludzie, gdyby zachorowali na COVID, to by im się nic nie stało, ona tak twierdzi, a szczepionka niestety sprawia, że teraz będą masowo ginąć. No stary, trzeba by ją zbadać, nie? I teraz trzeba powiedzieć wprost, tej pani trzeba zamknąć mordę. Państwo, w którym ona może emitować swoim otworem oralnym takie treści, po prostu nie działa. I tu się pierwszy raz w życiu się z nim zgadzam. Oczywiście zaraz będzie wysyp komentarzy, że co ten Stanowski chce kneblować ludzi, a mamy wolność słowa. Wolność słowa, zaknebluj siebie, Stanowski, debilu skończony. Otóż mamy wolność słowa, ale tak niekoniecznie. Powiedzieć można wszystko, ale trzeba się liczyć z konsekwencjami. Na przykład można sobie powiedzieć, że w Oświęcimiu wcale nie było obozu zagłady. Można powiedzieć, no można powiedzieć, tylko że nie wolno. I ktoś jak tak powie, no to dostanie albo grzywny, albo nawet może trafić na 3 lata za kratki. Czyli można tam sobie bełkotać na temat II wojny światowej jakieś niestworzone historie. Natomiast trzeba brać pod uwagę, że można za to skończyć w pierdlu i bardzo dobrze. Albo inny przykład, trochę bardziej drastyczny, ale może nawet trochę bardziej adekwatny. Otóż za podżeganie kogoś do samobójstwa grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. I teraz pytanie, czy to, co robi pani Kołek, to nie jest takie trochę namawianie nie jednego człowieka, ale wielu ludzi do samobójstwa? Jeśli nie do samobójstwa, to do igrania z własnym życiem. Przecież jej słuchają naprawdę rzesze ludzi, kilkadziesiąt tysięcy osób na Instagramie i ona im mówi, nie szczepcie się, bo umrzecie, jak się zaszczepicie, to umrzecie. Czy ona właśnie nie robi czegoś, może okej, nie namawia do samobójstwa, ale czy nie robi czegoś, co już powoli podchodzi pod mniej więcej takie właśnie zjawisko? Czy nie jesteśmy blisko postawienia znaku równości między jej działalnością, a właśnie namawianiem kogoś do tego, żeby się targnął na własne życie? Bo ona na pewno namawia do tego, żeby ktoś nie troszczył się o własne życie, a to już całkiem bliziutko. Co, tak ci źle? Siedzisz w domu? Tak, ludziom jest źle i to nie chodzi o to, że tak jest nam super, że siedzimy w domu, że możemy oglądać telewizję, bo to nie na tym życie polega. Dokładnie miesiąc temu dziennik Korea Times napisał, że w Korei Południowej zatrzymano już 279 osób za przekonywanie, że szczepionki są szkodliwe. Za rozpowszechnianie fałszywych informacji na temat szczepień grozi tam kara do 7 lat pozbawienia wolności lub grzywna do równowartości 44 tysięcy dolarów. Tak się dziwnie składa, że jakieś 20 lat temu dość często bywałem w Korei Południowej i Japonii. Już wtedy byłem zaskoczony, a były to czasy przed ekspansją Samsunga, jaki to cywilizowany kraj i jak bardzo nas odsadza na wszystkich frontach. No i odsadza nas, jak się okazało, na kolejnym, bo tam zatrzymali 60-letnią babkę za to, że rozwieszała antyszczepionkowe ulotki na przystankach autobusowych, a my nie potrafimy zamknąć mordy jednej świrusce, która głosi przed ogromną widownią swoje absurdalnie głupie tezy. Weź 20 metrów, rozpędź się i pierdolnij głową w ścianę. I co, bijemy jakieś rekordy w uchwalaniu prawa, potrafimy, nie wiem, całą noc siedzieć w Sejmie i głosować to za, to przeciw, uchwalać na potęgę kolejne ustawy, a nie potrafimy stworzyć prawa tak dopasowanego i oczywistego w dzisiejszych czasach, dopasowanego do sytuacji, że po prostu nie można głosić treści szkodliwych społecznie, które sprawiają, że
cała ta szczepionkowa akcja może pójść wolniej i nasz powrót do normalnego życia może pójść wolniej niż to konieczne i co, będziemy płacić Cezaremu pazurze? Szczepienie to nie tylko twoja sprawa. Po to, żeby promował szczepienie, a potem godzić się na to, że pani Kołek będzie przekonywała, że od szczepionki można umrzeć. Przecież to jest niebezpieczna kobieta, naprawdę niebezpieczna kobieta. Ona za każde otwarcie gęby powinna dostawać 20 tysięcy złotych mandatu i po pierwszym mandacie już by się zastanowiła, czy aby na pewno jest taka antyszczepionkowa, czy może jej właśnie przechodzi. To jest taki poziom głupoty, że jakby kurwa. A już absolutną podstawą jest sprawienie, by tacy ludzie jak Kołek mieli zamykane konta w mediach społecznościowych, gdy głoszą takie, a nie inne tezy. My coś tam bajdurzymy, jakimś prawie, które chcemy stworzyć przeciwko wielkim gigantom, serwisom społecznościowym, że zabronimy im usuwać komentarze, zabronimy im czegoś tam, a może w drugą stronę pójdźmy, może najpierw się z nimi dogadajmy, żeby szybko i sprawnie kasować konta świrusów, po prostu świrusów, którzy głoszą niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia społecznego treści. Możecie oczywiście uznać, że to cenzura, że posuwam się za daleko, że generalnie zwariowałem, ale moim zdaniem nie posuwam się za daleko, bo mówimy o zbyt poważnych rzeczach i można sobie mówić dowolne treści, głosić dowolne treści, ale bez przesady. Nie wtedy, gdy te treści stają się niebezpieczne dla życia ludzi naokoło nas, twojej mamy, twojego taty, twojej babci, twojego dziadka. Jeśli takie rzeczy dostają się do opinii publicznej bez żadnych konsekwencji, to jest po prostu źle i czekam tutaj, czekam na ruch polityków, którzy w końcu może uchwalą jakże potrzebne prawo. Więc jeżeli ktokolwiek się na tym zna, to będzie wiedział, że tak jest. Istnieją na świecie wyznawcy Zlatana Ibrahimowicza, którym podobają się te wszystkie megalomańskie bzdury, które on wygaduje. To są zapewne te same osoby, które śmieją się na dowcipach o Chucku Norrisie. Kiedyś groźny grizzly spotkał Chucka Norrisa. Od tej pory jest znany jako Kubuś Puchatek. W każdym razie Zlatan Ibrahimowicz lubi porównywać się do lwów. Na przykład ja, Aguero czy Lukaku, lwy nie porównują się z ludźmi. Albo lew jest ciągle głodny, czyli że on potrzebuje goli. Albo sobie pierdyknie na plecach tatuaż z wielkim lwem. Można byłoby pomyśleć, że kocha te piękne zwierzęta, ale nie, okazało się, że to zwykły frajer, który wziął udział w nielegalnym, bo z użyciem pułapek, polowaniu na lwa w Afryce, a na koniec kazał sobie jego skórę i czaszkę wysłać do swojej posiadłości w Malmę, żeby siedząc przy kominku móc sobie popatrzeć na czaszkę zajebanego przez siebie zwierzęcia, bo tak się dziwnie składa, że to on zastrzelił to zwierzę, a nie zwierzę zastrzeliło jego, gdyż to zwierzę nie miało karabinu. Weź 20 metrów. Dla mnie trzeba mieć nie po kolei w głowie, żeby dla przyjemności strzelić sobie do sarenki albo królika, a żeby podbudowywać sobie ego tym, że się zastrzeliło wielkie, groźne zwierzę w Afryce na ustawionym polowaniu, no to już trzeba totalnie sfiksować. Dodatkowo trzeba pamiętać, że w zachodniej Afryce lwy już praktycznie w ogóle nie występują, są gatunkiem krytycznie zagrożonym, natomiast w pozostałych częściach kontynentu sytuacja jest niewiele lepsza i z każdym rokiem się pogarsza. I jak tak dalej pójdzie, to niestety te piękne zwierzęta będziemy mogli pooglądać jedynie w zoo, jak będziemy mieli szczęście, albo na jakichś starych zdjęciach. Dlatego trzeba być wyjątkową mędą i skurwysynem, żeby strzelać do takich zwierząt. Słuchaj Zlatan, jak ty jesteś taki lew, a nie człowiek, to może my zapolujemy na ciebie, co? Zrobimy tak, jak ty zrobiłeś z tym zwierzęciem. Najpierw cię wsadzimy do jakiejś zagrody na rok, w której będziesz czekał, aż jakiś bogacz ze zjebanym ego przyleci ze swoim milionem czegoś tam koron szwedzkich i powie: dobra, wszystko już w życiu mam, niczego mi nie brakuje, chciałbym tylko zastrzelić piękne, dzikie zwierzę. I potem rozstawimy pułapki, wypuścimy cię z tej zagrody i będziesz uciekał, a my cię będziemy gonić z giwerami. Wtedy będziesz mógł nam opowiadać, biegnąc, że jesteś lwem i w ogóle czujesz się taki wielki i potężny, a my będziemy do ciebie celować i zobaczymy, co z tej twojej potęgi wówczas zostanie. A potem sobie postawimy twoją czaszkę w garażu. Jak dla mnie to zawsze sprawiałeś wrażenie frajera, ale cieszę się, że teraz mamy tą sprawę już absolutnie rozstrzygniętą. A ja wiesz, jak bym cię nazwał? Jak? Pan jest zerem, panie. Stanowski! No bo nie jesteś jeden, dwa, tylko zero, a nie mogą dwie osoby chodzić, tak? No więc... W zasadzie Zlatan jest na poziomie tego pieprzniętego byłego senatora Waldemara Bąkowskiego, zwanego aktualnie Waldemarem B., zwanego tak dlatego, że prokuratura skasowała mu część nazwiska po tym, jak ciągnął
ten zwyrodnialec swojego psa na lince za samochodem i pies oczywiście tego nie przeżył. Można więc nawet uatrakcyjnić to polowanie na Zlatana, znaczy odwrócić rolę. Zlatana możemy ciągnąć za samochodem, a na tego Bąkowskiego urządzić polowanie, przemalować go, nie wiem, dać mu fryzurę jak lew i będziemy go gonić. W każdym razie to jest dokładnie ten sam sort ludzi i zastanawiam się, skąd wynika to, że Szwed znajduje nawet swoich adwokatów, którzy mówią, nie, w sumie to się nic wielkiego nie stało. Wszystkim adwokatom z Zlatana chciałem więc powiedzieć, że to jest dokładnie taki sam człowiek jak ów Bąkowski, z tą różnicą, że Zlatan jeszcze uznał, że zabierze sobie czaszkę zabitego zwierzęcia, a Bąkowski, nie wiem czy nie zdążył, ale chyba nie miał takich zapędów i głowy swojego zabitego przez siebie psa nie trzyma w domu. Dlatego jak chcecie bronić Zlatana, to sobie brońcie. Dla mnie może strzelić jeszcze milion goli, ale strzelił o jeden raz za dużo i dla mnie jest zwykłym, totalnym frajerem, zwyrodnialcem, jakąś bestią. Po prostu jak będę na niego patrzył, to będę miał przed oczami, że to jest gość, który urządził sobie polowanie na bezbronne w sumie zwierzę i czuł się wielki, bo miał karabin i pieniądze, żeby sobie ten karabin wynająć i pieniądze, żeby sobie to zwierzę wynająć i sobie pomocników wynąć. Nie daj Boże, jakby nie trafił, a zwierzę było zbyt blisko, no to zaraz ktoś by to inny to zwierzę ubił. Generalnie obrzydliwa postać. Obrzydliwa. I to informacja dla kolegów z kanału sportowego. Gdybyście szukali tej tabliczki ze Zlatanem Ibrahimowiczem albo tej książki Ja futbol, ta ja zjeb chyba, to wygrzebcie sobie ją ze śmieci. Ja tu gadam o cenzurowaniu kołka, czyli Kołakowskiej, a tymczasem w Holandii poszli dalej, ocenzurowali Dantego. I tak dość długo się z nim bujali, bo 700 lat treść Boskiej Komedii była nienaruszalna, no ale uznali, że w końcu co za dużo to niezdrowo i trzeba tego Dantego trochę, no właśnie, ocenzurować. W oryginale treść nie była zbyt miła dla proroka Mahometa, no ale teraz zrobili tak, żeby już była w miarę miła. No bo Dante nawet jeśli nienawidził islamu, no to przecież on już nie żyje, no już nie będzie protestował, a żyje bardzo dużo wyznawców tej religii i im jest przykro, jak czytają coś złego o swoim proroku. Więc uznano, że trzeba to wykreślić. Dante, jak mu nie pasuje, to niech napisze sprzeciw. Ale jak wiadomo, nie żyje, więc nie napisze, więc wszyscy są zadowoleni. Kto wie, być może w kolejnym wydaniu to w ogóle tam mu dopiszą ze dwa rozdziały, takie bardziej dzisiejsze, żeby treść Boskiej Komedii generalnie pasowała do XXI wieku, no bo, no umówmy się, książka ma 700 lat, mogła się zdezaktualizować, no i trzeba by ją trochę podrasować, żeby no, taka była bardziej sexy. Dla nas wszystkich, których jest więcej. Dlatego na koniec tego odcinka mam dla was całkowicie poważny apel. Kupujcie dla swoich wnuków treści z oryginalną zawartością, bo one mogą nie mieć takiej okazji.